Cześć, to jest kanał poświęcony korepetycjom z biologii, a temat dzisiejszego nagrania to grupy krwi u człowieka. Zanim przejdę do tematu, zachęcam Cię do subskrypcji tego kanału, gdzie na bieżąco dodaję zagadnienia z zakresu wiedzy biologicznej, a wkrótce również z zakresu innych nauk przyrodniczych. Dzisiaj powiemy sobie o grupach krwi. Wyróżniamy u człowieka cztery grupy krwi. Jest to grupa A, grupa B, grupa AB oraz grupa 0. Te cztery grupy wyodrębniono na podstawie obecności w błonie erytrocytów specyficznych białek. Są to białka z grupy glikoprotein, są to tak zwane antygeny albo aglutynogeny. Wyróżniamy antygeny A i antygeny B. Jak to wygląda u osób z poszczególnymi grupami krwi? Jeżeli mamy osobę z grupą A, to ona będzie mieć antygeny w błonie erytrocytów i to będą antygeny A. Natomiast jednocześnie występują również tak zwane izoaglutyniny, które są w surowicy, są to takie przeciwciała skierowane przeciw antygenom. Jeżeli mamy osobę, która ma grupę krwi A, to ona przeciwciała w osoczu będzie miała anty-B. W przypadku osoby z grupą krwi B, w błonie erytrocytów będą występować antygeny B. Jednocześnie przeciwciała skierowane przeciw antygenom w surowicy krwi to anty-A. U osób z grupą krwi 0 nie będzie żadnych antygenów w błonie erytrocytów, natomiast będą anty-A i anty-B w osoczu. W przypadku grupy krwi AB będzie zupełnie odwrotnie, czyli w błonie erytrocytów będą i antygeny A i antygeny B, natomiast w osoczu nie będzie żadnych przeciwciał. Podsumowując, jeżeli mamy grupę krwi A, to antygen w błonie erytrocytu, jaki występuje, to antygen A. Przeciwciała w osoczu to przeciwciała anty-B. W przypadku osoby z grupą krwi B, antygen w błonie erytrocytu to antygen B. Przeciwciała w osoczu to przeciwciała anty-A. W przypadku grupy krwi AB, antygeny w błonie erytrocytu to antygeny A i antygeny B, natomiast nie ma w tym przypadku żadnych przeciwciał w osoczu krwi. W przypadku grupy krwi 0 nie ma żadnych antygenów w błonie erytrocytu, natomiast przeciwciała w osoczu krwi to anty-A i anty-B. Osoba z grupą krwi 0 jest nazywana tak zwanym uniwersalnym dawcą. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ zauważ, tutaj nie ma żadnych antygenów w błonie erytrocytu, i ta grupa krwi, te erytrocyty, one mogą być przekazane do każdego innego żywego organizmu, każdego człowieka z każdą inną grupą krwi. Natomiast osoba o grupie krwi AB jest to uniwersalny biorca. I chodzi tutaj o to, że nie ma tutaj przeciwciał w osoczu krwi. Czyli ta osoba, ona może pobrać zarówno krew grupy 0, grupy A, grupy B, jak również grupy AB. Po co tak naprawdę jest nam potrzebna znajomość grupy krwi? Jest to niezwykle ważne w przypadku transfuzji. O jej skuteczności decyduje zgodność tzw. układu grupowego krwi i do układów grupowych zaliczamy ten układ AB0, o którym mówiłam wcześniej, jak również układ RH, o którym powiem za chwilę. Jeśli w przypadku transfuzji doszłoby do przetoczenia niewłaściwej grupy krwi, to wtedy dochodzi do konfliktu krwinek, które na przykład zawierają dany antygen, przypuśćmy będzie to antygen A, i jednocześnie przeciwciała w osoczu, które są anty-A. I wtedy dochodzi do aglutynacji, ponieważ jeżeli mamy antygen A w błonie erytrocytu, to zawsze tutaj nie może być przeciwciał w osoczu anty-A. Mogą być to przeciwciała anty-B, może nie być w ogóle tych przeciwciał, natomiast jeżeli dojdzie właśnie do przetoczenia krwi, gdzie doszłoby właśnie takiego konfliktu, to wtedy dochodzi do aglutynacji, czyli zlepiania się erytrocytów w duże kompleksy i to jest zagrożenie życia, bezpośrednie zagrożenie życia i prowadzi do wielu ciężkich zaburzeń w fizjologii człowieka. W takiej sytuacji dochodzi do konfliktu serologicznego w zakresie grup krwi, czyli ten układ AB0. Aby jemu zapobiec, wykonuje się tak zwaną próbę krzyżową. Próba krzyżowa polega na zmieszaniu krwinek dawcy z surowicą biorcy.
To jest pierwszy test oraz surowicy dawcy z krwinkami biorcy i jest to wtedy test drugi. Dodatkowo zawiera również zbadanie obecności lub braku czynnika RH w krwinkach biorcy. Jeżeli w którejś z tych sytuacji obserwujemy aglutynację, to wtedy nie można tej krwi przetoczyć. Powracając na chwilkę do naszej tabeli z grupami krwi. Teraz tak. Tak jak mówiłam wcześniej, próba krzyżowa polega na zmieszaniu krwinek dawcy z surowicą biorcy i jest to test pierwszy oraz odwrotnie, czyli surowicy dawcy z krwinkami biorcy. I teraz tak, zobacz, jeżeli mamy dawcę, jaką jest grupa krwi 0 i mamy biorcę, grupa krwi AB, czyli najlepszy biorca, najlepszy dawca, czyli uniwersalny biorca, uniwersalny dawca. I teraz zobacz, jeżeli tutaj zrobimy próbę krzyżową, że mamy krwinki dawcy z osoczem biorcy, to zobacz, tutaj mamy brak przeciwciał, a tu jest brak antygenów w błonie erytrocytu. Czyli tutaj nie będzie żadnego konfliktu, bo tu jest brak i tu jest brak. Jeżeli w przypadku próby krzyżowej dojdzie do aglutynacji, to wtedy nie można tej krwi przetoczyć. I tutaj w tej tabeli widać dokładnie, że jeżeli dawcą jest osoba z grupą 0, to ona jest uniwersalnym dawcą, czyli ta krew pasuje do krwi wszystkich osób. Jedna rzecz, która mnie zawsze zastanawiała, jeżeli chodzi o grupy krwi, jest to, co tutaj mówiłam wcześniej i to jest też przepisane, można powiedzieć, z kilku różnych źródeł sprawdzone, że próba krzyżowa polega na zmieszaniu krwinek dawcy z surowicą biorcy oraz zmieszaniu surowicy dawcy z krwinkami biorcy i to są testy pierwszy i drugi. I teraz wykonajmy tak na szybko test pierwszy. Zauważ, że mamy tutaj zmieszanie krwinki dawcy z surowicą biorcy. Czyli mamy grupę krwi 0, która jest uniwersalnym dawcą i grupę krwi AB jest to uniwersalny biorca. I teraz zobacz. Mieszamy krwinki dawcy, czyli antygeny w błonie erytrocytów tutaj są nieobecne, z surowicą biorcy i tutaj też nie ma żadnych antygenów, więc tu jest wszystko ok. I wtedy ten test wychodzi w porządku. Nie dochodzi do aglutynacji i do konfliktu serologicznego. Natomiast zastanawiało mnie zawsze to, że w przypadku testu drugiego jest zmieszanie surowicy dawcy z krwinkami biorcy. Czyli mamy surowicę dawcy, w którym są przeciwciała anty-A i anty-B z krwinkami biorcy A i B, czyli tutaj byłby konflikt. Natomiast z tego, co zauważyłam, to wyłącznie bazujemy na tym pierwszym teście i to jest dla testu pierwszego. Dla przykładu możemy sobie też zrobić jeszcze kolejny przykład. Jeżeli na przykład chciałabym przetoczyć grupę krwi A do grupy krwi AB. Czyli mamy pierwszy test, gdzie są krwinki dawcy, czyli erytrocyty w błonie mają antygen A i mamy osocze biorcy, czyli tutaj nie ma żadnych przeciwciał. Natomiast test drugi. Mamy tutaj przeciwciała w osoczu krwi anty-B w przypadku grupy krwi A i tutaj mamy antygeny w błonie erytrocytu A i B. Więc tutaj taki ten konflikt tego typu najwyraźniej może być, ponieważ ja nie znam tego od strony laboratoryjnej. Natomiast wszystkie źródła pokazują jednoznacznie i jak byłam na płatnych korepetycjach, to zawsze było omawiane w ten sposób. Czyli po prostu zwracamy uwagę, robiąc ten test, przede wszystkim na ten test pierwszy, czyli mieszamy krwinki dawcy z surowicą biorcy i wtedy sprawdzamy, czy dochodzi do aglutynacji. Tak jak mówiłam wcześniej, w przypadku transfuzji istotne są dwa układy grupowe. Jest to układ AB0 oraz układ RH. Na czym polega konflikt serologiczny w zakresie RH? Jeżeli mamy krew oznaczoną jako RH+, oznacza to, że we krwi tego człowieka jest czynnik RH, czyli jest obecny czynnik RH. Jeżeli mamy grupę krwi RH-, to oznacza to ten minus, że tego czynnika tam fizycznie nie ma. Więc w przypadku transfuzji istotne jest to,
aby osoba, która nie ma tego czynnika, dostała krew, w której też nie ma tego czynnika. Do konfliktu serologicznego w zakresie RH dochodzi również w przypadku kobiety ciężarnej, która ma grupę RH minus. I jeżeli w jej ciele rozwija się dziecko, które ma grupę RH plus, to dochodzi z czasem do konfliktu. Podczas pierwszej ciąży konfliktowej ta ilość wytworzonych przeciwciał anty-RH jest na tyle mała, że ona nie stanowi zagrożenia dla dziecka. Natomiast w każdej kolejnej ciąży tego typu zagrożenie dla dziecka jest coraz większe, ponieważ oprócz już istniejących przeciwciał anty-RH we krwi matki powstają kolejne, powstają nowe te przeciwciała. I aby zapobiec skutkom konfliktu serologicznego, matce ciężarnej podaje się substancje, które neutralizują przeciwciała anty-RH wytworzone przez jej organizm. Czyli zarówno w przypadku takiej ciąży, jak również przetoczenia krwi niewłaściwego, czyli od osoby, która ma RH plus do osoby, która ma RH minus, dochodzi do konfliktu serologicznego. W przypadku, gdy matka ma grupę krwi RH minus, a dziecko ma grupę RH plus, to tutaj krew matki, we krwi matki nie znajduje się ten czynnik RH, natomiast w błonie erytrocytów u dziecka znajduje się czynnik RH. On jest tutaj zaznaczony takim jasnym kolorem. I teraz krwinki RH plus dziecka przenikają do krwi matki. W efekcie we krwi matki pojawiają się przeciwciała anty-RH i te przeciwciała anty-RH one przenikają z powrotem z krwi matki do krwi dziecka, powodując zlepianie się jego krwinek. Dlatego też bardzo ważne jest to, aby zapobiec w ciąży konfliktowi serologicznemu, aby go po prostu jak maksymalnie złagodzić. Dlatego też bardzo ważne jest to, aby w przypadku ciąży tego typu złagodzić ten konflikt serologiczny, żeby on najlepiej prawie wcale nie wystąpił. I to wszystko na dzisiaj. Dziękuję Ci za uwagę i oczywiście przypominam o subskrypcji.